W tej produkcji rozpędziłem czołg do prędkości nadświetlnej. Znajdziecie go w trakcie filmu, ale wstępniaczek będzie trochę inny. Definicję szaleństwa już znacie z gry Fair Cry, prawda? A czy znacie definicję katastrofy? Opiszmy to mniej więcej tak. Wychodzi gra, na którą czekamy nawet nieco więcej niż na zwykłe części tej serii, bo niby ma być rewolucyjna, nowa, świeża i w ogóle. Okazuje się, że lista problemów, bugów, niedociągnięć, złych feature'ów tej grze ma koło... 500 pozycji. Śmiem sądzić, ja sam napisałem 100. Co więcej, decydujesz się na to, że nie podważasz teorii o braku aktualizacji aż do lutego, marca. Takie krążą plotki, że ta gra nie będzie aktualizowana przez parę miesięcy. Ale nawet tego nie podważasz. Połowa Twojego teamu bierze kasę i spis dala, nie podnosząc żadnej odpowiedzialności za katastrofę. W grze jest tyle bugów, że można wygrywać niektóre mapy bez walki, stawiając punkty rozpałną w ścianie no i po prostu wygrywając grę. Broni jest w tychże jak na lekarstwo, mapy są do dupy, a jeszcze uargumentowany pogląd, że Twoja gra miała być Battle Royale. -em. A nie klasyczną częścią typowej serii strzelankowej, taką samą jak od chyba niemal 20 lat. O jakiej grze mówię? O tej, co jest na ekranie teraz? Nie, absolutnie nie. Mówię teraz o Battlefield 2042. To właśnie definicja katastrofy. Wyobraźcie sobie, że cały kod, na przykład, jako programista w jakiejś firmie wam się posypał i wysypał, albo nie wiem, lepiej, wylały wam się farbki na nowy obraz. Wprowadźmy słowo nowe do słownika. To się z battlefieldowało, czyli ceremonialnie z całym akompaniamentem i z fanbarami po prostu zdupiło. I ten tytuł, jaki widzicie na ekranie. Nazywa się inaczej i za cel obrał sobie na szybko sparodiewać tą kompletną klapę, jaką okazał się BMW 2042 nazywając się uroczo... Clonefield 2042 od angielskiego słowa określającego oczywiście klauna. Ten tytuł zdobył niemal 750 ocen o poziomie bardzo pozytywnym w zaledwie chyba dwa dni. Aż 90% osób oceniło ten tytuł pozytywnie, a miejscami gra miała ponoć nawet 1000 osób z odpaloną grą naraz. To tylko 15 razy mniej od mega kasowego BF2042 na Steamie. I co ciekawe, ilość graczy w BF5, który też nie był ówcześnie oceniane zbytnio dobrze, jest większa niż 2042. Śmiało można rzec, że rok 2021 był chyba słabo udany, bo mieliśmy dwa ogromne hity, które straciły w zaledwie miesiąc niemal 90% graczy. Ten drugi tytuł to oczywiście New World. BF 2042 otrzymał tak masakrycznie niskie oceny, jakich chyba nie dostał żaden Call of Duty, a ta seria przecież tyle lat skoda się naśmiewała, chociaż kody najnowsze też nie zbierają jakichś ultra pozytywnych ocen. No, więc yy, na jedno wychodzi. Aż ktoś postanowił szybko skledzić jakieś gotowe asety z typu Poly i zrobić parodię BF 2042, i o jej. E, o tej parodii zaczęło pisać cała masa różnych mediów w necie. No, wiecie, wydanie gry na Steamie nie jest zbytnio trudne, trzeba tylko trochę zabulić, potem podzielić się jakimś tam zyskiem, a gość, który stoi za tym tytułem, uznał, że po prostu skledzi sobie byle gunwo strzelankę, która sparoduje wielkiego kolosa Battlefielda. Grę trzymacie po. 3 zł. i 60 groszy. Na Steamie o 10%, czyli o jakieś 20 groszy. Nie wiem, czy na G2 dostanie się taniej, bo tyle tam wynosi czasami prowizja od sprzedaży na G2, ale, ale, ale. Clonefield prawdopodobnie zwrócił się w jeden dzień. Ciekawe, czy BF2042 się w ogóle zwrócił, ale Clonefield zwrócił się chyba raczej w jeden dzień. Myślę, że minimum kilka tysięcy kopii zostało tutaj sprzedanych, po w sumie praktycznie dolara, a koszty wydania gry i kupna asetów raczej są mniejsze niż zarobek z tej gry. Tak czy siak, więc myślę, że great success. Kupić asset pack, trochę go przerobić i gotowe. Oczywiście to nie jest dużo kasy, ale jednak chyba się zwróciło. I to było bardzo żeby było tutaj bardziej bekowo na start, to start gry to właśnie taki unoszący się na wodzie statek, jak w BF, który nagle robi kopertkę na bok, a gra łączy się z serwerami posta postawionymi w piwnicy. Mamy autora gry, serio, taki jest napis. Menu jest takie samo, tylko sparodiowane, ale co ciekawe, całkowicie jest tutaj no, e, dziwne, to to, że muzyka tutaj w tej parodii jest lepsza w menu niż w BF 2042. Posłuchajcie sami. I to jest muzyka sprawiająca, że ja chcę grać, a nie Wiesz, time for action! I tyle, albo Salut, jedziemy! W Clonefield nie jest właśnie ważne to, jaką seksualność jedną z 950 płci ma twoja postać, a w BF owszem, przypominam, wymyślona płeć postaci w BF2042 jest całym dużym featurem w jej opisie na stronie gry. I to było bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mamy podobnie tutaj trzy, ale spardywane trypy gry. All of Clonefare, czyli... Yy, no. Tryb wielki, z trybem sieciowym. Tak, w windyczku zrobionym na kolanie w dwa tygodnie chyba mamy tryb sieciowy za 4 zł. Mamy dwa kolejne w trybie offline, czyli Hovercraft Zone oraz Gateway. Te opiszę wam z czasem. Najpierw zajmiemy się tym najbardziej interesującym, największym trybem sieciowym. Sparodiowano również interfejs, czyli musimy przeklikiwać 50 opcji, by móc łaskawie zmienić tłumik do AK 47. Tak, dobrze słyszysz tłumik do AK-47, który jest jak 1 trzecia całej broni. Mamy też granat w kategorii non lethal czyli broni niby niby niezabijającej, ale potem zauważamy, że tam znajduje się flashbang, którego i tak nie możemy w grze używać, bo go nie ma. Zgodnie z wylewem interfejsu BW2042 musimy przeklikiwać 50 opcji, i dopiero dowiemy się, co to jest za granat. Zapomniałbym o jednej rzeczy. Modele są takie same. Wybór jest, ale w sumie. Są takie same, czyli tak jak w BF-ie ze skinami, sparodiowano nawet ustawienia BF-a. Czyli to, że jest voice chat, ale go nie ma. To znaczy jest, bo jest w opcjach, ale z racji braku klawiszologii, przestawiania sobie klawiszy, ustawień, nie wiemy pod jakim klawiszem jest voice, voice chat i czy w ogóle działa. W sumie tak samo jest w BF2042, nie wiem czy wiecie, ale możecie kogoś tam zmutować. Na liście graczy, mimo że voice chata w BF-ie nie ma. I przypominam, że pewien koleś na tobie, który sprzedałbym, podejrzewam, własną godność. A nie, że już to zrobił. E, mówił, że to wspaniała strzelanka. I przy okazji, oczywiście, hashtag EA Sponsored. Podobnie jak w B, wiem, tutaj snajpy są ultra do dupy. Ich dźwięk to takie. Tup, tup. Obrażenia są tak słabe, że bania mała, celność też sobie jest do kitu, za to z pistoletu można komuś sprzedać HEDA od razu z całej mapy, nawet nie celując. Mechanika strzania jest nawet gorsza, niż chyba w oryginalnym asecie z tymi właśnie teksturami. Do Unity broń to lepiej jak brąbana na cały ekran czasami random shot potrafi kogoś zabić w głowę, jak giniemy to zostawiamy wszystko na ziemi, a nasze zwłoki znikają, a przepraszam, nie, nie znikają, zgodnie z tym co było w BF-ie lecą w kosmos. Broń główną, poboczną, drugą poboczną, granaty i pistole, dosłownie pękamy całym naszym ekwip bunkiem, ale... Ale, ale, ale Clonefield guruje nad BF 2042, bo ma system staminy. Możemy się tutaj zmęczyć do cholery biegnąc, a nie to co w że Czegoś takiego nie ma. Clonefield guruje nad BF, bo tutaj nie ma mobilnych punktów spawnu, które, jak w BF, można było postawić w miejscu niedostępnym dla atakującego, na przykład na trybie Breakthrough, czyli przełamanie, całkowicie psując możliwość w ogóle ataku na te punkty kontrolne. W BF są takie miejsca, gdzie w teksturze można postawić Respa i cały czas przejmować punkt kontrolny, po prostu będąc pod mapą. Na każdej z map są takie błędy. Tego punktu nie można rozwalić z zewnątrz w sensie tego respawnu, ale można się na nim odradzać co do odradzania się, szkoda, że w Clonefield nie lądujemy tym śmigłowcem z menu głównego, jak w BF-ie, ale za to wychodzimy, czy powiedzmy bardziej wchodzimy do gry szybciej, bo przypominam w BF-ie trzeba obejrzeć dwie minuty filmików scenek loadingów, by móc dopiero grać. Tutaj tego nie ma, po prostu wchodzimy i gramy. By było jeszcze bardziej absurdalnie, pierwsza wersja BF 2042 nie posiadała w limitu Można było zostawić kompa włączonego i gry po prostu grały się same przez cały dzień, <gry> a nas nie wywalało. Ten Field. Build. Юж Мавка Лимит. W standardzie, jak za długo stoimy w miejscu, to po prostu wychodzimy do menu automatycznie. Mało tego, ma też opcję ustawienia trwania rund oraz więcej trybów niż typowa zabawa All of Warfare z BFa. Mamy Dead match, mamy Team Deadmatch oraz kontrolę FLAG. Oczywiście portal w bf ma więcej, no ale mówimy o tym głównym trybie. Działa to absurdalnie, ale jest. Sparadywano oczywiście to, że w Conflict, podobnie jak w bf nie mamy stron konfliktu. Wszyscy wyglądają identycznie, skórki nic nie zmieniają. Widzimy przeciwnika tylko po tym, że nie ma nika nad głową, a walka to się pomiędzy niebieskimi a czerwonymi i tyle. Przechodząc do innych trybów np. Hoover Craft Zone, czyli jeden z trybów w Gry Clonefield, to prawdopodobnie. Wydaje mi się, że wykradziony jeden do jednego kod i model przerzucony do oryginalnej gry, jeżeli chodzi o sterowanie poduszkowcem w b 2042 to wygląda niesamowicie podobnie, naprawdę. Oczywiście z żartem, ale jednak, jest to dokładnie to samo. Poduszkowiec w tym indyczku za grosze zachowuje się praktycznie tak samo jak w kasowej produkcji. Nie wiem jak bardzo. Tu mi brakuje jakiegoś słowa. Autorem gry trzeba być, by po prostu wiedzieć, że poduszkowce będą tak zbagowane jak w BF-ie i jednak, jednak wydawać to do premiery. Tutaj tryb jest taki dziwny, że, no, eh, może dlatego, że to jest beta, no wiadomo, wczesny dostęp i tak dalej, możemy sobie polatać poduszkowcem i korzystać z tajemniczej konsoli. Za bardzo nie wiem do czego, ale tak zwany feeling latania poduszkowcem, no, po wylocie ze skarpy, jest taki sam jak w BF-ie. Ej. Ale właśnie, ale powiem Wam szczerze, że w tym Confieldzie przynajmniej wyrzutnie rakiet ma spadek pocisku. Lepszy niż w BF-ie. Chociaż nie polecam strzelać sobie w stopy, bo można zrobić rocket jumpa do Jowisza albo Saturna, ale co ważne spadamy, tak, spadamy na dół, mimo że jesteśmy pierdyliard metrów nad lokacją, to spadamy. Poszedłem zrobić sobie kawę, odpryskać się, patrzę, no już mniej więcej jestem blisko. Jeszcze pół minuty, wpadłem do kościoła przez sufit bo oczywiście nie ma tam kolizji i powiedziałem zgromadzonym, nieistniejącym wiernym, że byłem właśnie w niebie. Wiele osób narzeka na brak nurkowania w 2042. Autor Clonefield to zaorał. <grym> Mapy mają wodę. To jest oczywiście gotowy asset, których jest cała masa w innych gierkach tego typu, ale po co robić animacje pływania i nurkowania? Można zrobić szklaną podłogę na wodzie, albo glasswalla, czyli szklaną ścianę, by zmusić gracze do chodzenia po mostach, które są na tej rzece, które też są zbugowane, bo nie mają kolizji. No, może ja tego trybu nie rozumiem, gdzie wpisuje się coś w konsoli, ale powiem szczerze, że tam jest chyba inny kod poruszania się i strzelania, który wypada lepiej niż ten w trybie sieciowym. Granaty mają lepsze eksplozja i można dźgać nożem. Clonefield w wersji multi wypada to jakby trochę biedniej, no ale dalej Clonefield góruje nad BFM, bo nóż nie działa w ogóle, więc nie ma kolosalnego laga przy nożowaniu przeciwnika na 15 sekund jak w BFie. Clonefield robi mistrzostwo w postaci nieposiadaniu buga w grze. Za pomocą nieposiadania feature'a w grze. Ha! Szachmat programiści! Nie ma feature'a to nie ma bugów! No ale Gateway w tym trybie, no mamy testy też różnych nowych kodów pewnie gdzieś znalezionych przez autora w necie by je jakoś wsadzić w ten tytuł. Mamy latanie śmigłowcem, co jest w sumie w sumie zaskakująco proste. Przyjemne i naturalne. Może nie licząc opadania, system antyidiotowy, by nie przywalić w ziemię. W moim odczuciu bardzo mi się tutaj spodobał, bo dla mnie świat wiecie, jest w 2D, i wiele osób mówi, tak już poważniej mówiąc, że sterowanie w B 2042 jest w samolocie, w śmigłowcu absurdalne oraz nie posiada wsparcia wielu dodatkowych funkcji, które były w poprzednich BEWACH, a tutaj taki durny indyczek karabita przyjemniej. Tylko z trzeciej osoby indyczo. Mamy też tryb testowy czołgu, który zaskakująco ciekawie, czuje się dystrywny. I mam wrażenie, że to miała być taka perfidna właśnie parodia BFA, bo też tym czołgiem trochę rzuca, jak w BF-ie, jak na Indyka, na setach to naprawdę nieźle. Ale cóż, no spadając pod mapę, czołg leci w kosmos z prędkością Warp 9 i wydaje całkiem ciekawy efekt. No. Finalnie, bardzo mądre porady na loading screenach. Im więcej ty składasz preorderów, tym my mamy bardziej wywalone na finalny produkt. No bo pewnie zapomnisz go anulować. I co więcej, jest to gra skończona, która jutro może przestać otrzymywać aktualizacje i być po prostu wydana. No ale o co nam tutaj chodzi? Jaka beta? To, że beta jest w grze, to nic nie znaczy. Dowiecie, chwila, moment i nara. Kupiliście grę, to bugi zostaną do dzisiaj, jak na przykład błędy w BF4, po 8 latach, dalej są. Podobno, gra ma nawet system Tornada, jaki mamy w BF2042, ale chyba podobnie jak w BF2042 występuje tak rzadko, że jeszcze nie dałem rady tego efektu w Clone zobaczyć. Autor jest grubym śmieszkiem, bo porobił parę takich symulatorów po parę złotych na Steamie z gotowymi assetami, ale śmieszek mi się zrobił bardzo silny. Jak do Simp Simulator można kupić subskrypcję Only Simps za 720 zł. Poważnie. Ja się zastanawiam, poważnie, czy przez Steam nie można prać pieniędzy w taki sposób. Nie chcę nic sugerować, ale Steam to taka patologia, jeżeli chodzi o jakość gier, tam można wydać największe gówno, że wydać można program mający 1 mega z DLC za 5000 zł. O katastrofą, katastrofie jaką okazał się B2042 świadczy sukces. Tej parodii. Tak, poważnie. W dwa dni kilkaset ocen na Steamie. Myślę, że ładne parę tysięcy sprzedanych kopii, parę tysięcy dolarów na koncie i setki artykułów w necie o tym, że parodia ma większą na razie popularność, jeżeli chodzi o portale z newsami niż oryginał gry, a to dosłownie parę dni roboty raczej gotowiec na setach, jakich pełno i tyle. Sparodiowano tutaj wszystko. Wchodzenie w ściany, ragdol przy śmierci, który leci w kosmos albo obraca się 500 razy, spadanie pod świat w niektórych miejscach, nawet nie um myślnie może ale jednak można boód mapa bagować tak, jak się mapa nowa zaczyna, można zacząć głosowanie od razu i tak cały czas można bagować grę na ekranie głosowania. Podejrzewam, że to nie było zamyślone, ale jednak nie będę tego oceniać, tego clone fielda w ogóle, bo nie ma sensu, ale jak za jednego dolara, to trochę się pośmiałem. Sparodiowano nawet za głośne kroki, dźwięki słyszane z drugiego końca mapy. Jak biegamy, to słychać dosłownie wszystkie kroki w okolicy, tak samo jak było w BF. ie Jak strzelamy, a na przykład jesteśmy gdzieś daleko, to te strzały też słychać z bardzo dużej odległości, albo punkt, które no raczej nieumyślnie, ale odradzamy się na celowniku wroga. Tak samo jak w BF-ie. Po prostu złoto. Scenka końcowa na to klasyczne zaproszenie Was na system kuratora Steam. Obserwując Browil, moje filmy z gier będą się Wam sugerować na stronkach sklepowych, jeżeli jakąś grę ogarnąłem. Oczywiście klasycznie dzięki tym, którzy mają płatną subskrypcję na tym paskudnym, brodatym kanale growym, Wasze awatarki są w tle jak zwykle widoczne. Co wkrótce na kanale? War Tales, czyli tytuł trochę rpg turowy w końcu film techniczny City Skylines oraz pewna forma pogadanki o jednym z gatunków gier, co po części będzie pogadanką o wadach i zaletach tego gatunku ale też o zagrożeniach czy też nadziejach w tym gatunku mojej wizji gry i przy okazji będzie przeglądem taki gierek no ale to wkrótce Tak czy ten tyle